Dla osób poszkodowanych w katastrofie budowanej w Świebodzicach pomoc obiecała zarówno premier Beata Szydło, jak i władze lokalne, burmistrz Świebodzic Bogdan Korzuchowicz, Aby wspomóc działania mające na celu pomoc w całej Polsce organizowane są zbiórki, akcje charytatywne. Jedną z takich akcji organizuje Caritas Diecezji Świdnicki. Jest to akcja organizowana razem z Caritas Polska pod hasłem Polska Pomaga. Można wysyłać smsy. Z których te ofiary są przeznaczone na pomoc właśnie dla osób poszkodowanych. Akcja ruszyła już w sobotę, kilka godzin po katastrofie, będzie trwała do środy. Aby pomóc, można wysłać SMS o treści POMAGA na numer 72052, koszt 2,46 zł, lub dokonać wpłaty z dopiskiem Świebodzice. Numer konta widoczny u dołu ekranu. A